Za nami rok szkolny, przed nami zasłużone wakacje. Galeria Świdnicka przygotowała niespodziankę dla tych, którzy najlepiej spisali się podczas roku szkolnego. W niedzielę 30 czerwca o godzinie 15 zostanie przygotowane specjalne stoisko z napisem Prymusi. Dla 100 pierwszych prymusów, którzy okażą nam świadectwa z czerwonym paskiem, czekają bilety do kina i zaproszenia do Choice'a na lody, ale jeszcze specjalna niespodzianka. Dla 3 pierwszych uczniów, którzy zgłoszą się do nas i pokażą świadectwa, na którym średnia będzie wyższa niż 5,5, mamy 3 talony z Empiku na kwotę 100 zł na dowolne zakupy. Warto więc przyjść do galerii. W ubiegłym roku około 120 osób nas odwiedziło. Mamy nadzieję, że w tym roku frekwencja również dopisze i z przyjemnością zaprosimy do kina i na lody najlepszych uczniów naszego regionu. Również w niedzielę o godzinie 16 galeria rozpoczyna wakacje z talentami, gdzie na okres wakacji otwieram scenę dla młodych i zdolnych ludzi. Jako że stare porzekadło mówi, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, a jak widać lato nas nie rozpieszcza, to nie wiemy, czy koniecznie w deszcz, czy niekoniecznie, ale zapraszamy na koncerty muzyczne, podczas których będziemy promować naszą zdolną świdnicką i nie tylko świdnicką młodzież. I uruchamiamy naszą scenę. Podczas tego pierwszego koncertu wystąpi Patrycja Mizerska, bardzo zdolna dziewczyna, pochodząca ze Świdnicy, obecnie mieszkanka Bielawy. Fantastyczny głos, piękne piosenki. Wystąpi formacja Sticky Icky. Nie będę zdradzać do końca, ale jest to grupa młodych, zdolnych muzyków, którzy proponują taką mieszankę trochę jazzu, trochę funky. No będzie wesoło na pewno. I zupełnie inny klimat, czyli grupa breakdance ze Świdnickiego Ośrodka Kultury, więc również trochę tańca. Kolejne koncerty planowane są 28 lipca i 25 sierpnia. Chętni proszeni są o dostarczenie płyt demo z minimum 3 utworami do biura galerii na pierwszym piętrze w dni powszednie od 8.30 do 15.30.